Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem o historii trzeciego najważniejszego skandynawskiego państwa, mianowicie Szwecji. Szwecja już w czasach prehistorycznych była obszarem dosyć gęsto zaludnionym, jak na północne realia. Szczególnie istotne były tutaj dwa takie regiony, na południu Gotland i na północy Swerland. Te dwa obszary dały też początek późniejszemu państwu szwedzkiego. Gotaland, czyli kraina Gotów, już w późnej starożytności była zasiedlana właśnie przez tychże ludzi, którzy wyemigrowali stamtąd na południe, przez Bałtyk. Osiedlili się najpierw na Pomorzu, później wędrowali dalej przez Lubelszczyznę, aż na Krym, a następnie rozdzielili się na dwa odłamy. Także to była właśnie ich kolebka na północy w Szwecji, Gotland i Swerland. Od Swerlandu powstała nazwa dzisiejsza, czyli Sweden, czyli kraina Szwedów. Chociaż mieli oni tak wspaniałą historię już w głębokiej starożytności, to państwowość szwedzka i Zjednoczone Królestwo Szwedów można dopiero uznać pod koniec X wieku. I to jest bardzo dziwne, ponieważ Norwegia i Dania zjednoczyły się około 200 lat wcześniej. W Szwecji te procesy trwały znacznie dłużej i jak zobaczymy później, ten proces jednoczenia Szwecji był bardziej skomplikowany niż w pozostałych krajach skandynawskich. Sercem Szwecji, takim naszym gnieznem, była ichsza Uppsala. Nad jeziorem Malwem. Ta Uppsala to też była taka nordycka Jasna Góra. To było centralne miejsce kultu pogańskiego, nordyckiego pogaństwa i to istniało aż do końca XI wieku. Dopiero po 1160 roku stworzono tam arcybiskupstwo i wybudowano katedrę na miejscu świętego wzgórza w Uppsali. Tam też znajdują się do dzisiaj trzy wielkie kopce królewskie, datowane na przełom V i VI wieku, czyli widzimy, że te tradycje są bardzo, bardzo dawne. Stamtąd też wywodzi się legendarna dynastia Inglingów, czyli tam są jej legendarne początki, ponieważ dynastia jest jak najbardziej realna. Później rządziła ona głównie w Norwegii, ale też na początku w Szwecji. Tak wspomniałem, te procesy jednoczenia się Szwecji były bardzo burzliwe. Mamy w sagach podanych nastu, jak nie kilkudziesięciu władców, którzy byli uznawani za takich królów Szwecji, aczkolwiek to nie byli królowie zjednoczonej Szwecji. To byli królowie poszczególnych księstw, poszczególnych ziem. Wśród nich jest również wymieniany w sagach Ragnar Lodbrok, który na południu Szwecji podobno był królem i stamtąd wyruszał na podboje swoje, znane oczywiście z serialu. A pierwszym tak w pełni historycznym władcą był dopiero Erik. Erik, który zaczął swoją władzę w 970 roku około, a zdobył przydomek Erik Zwycięski, ponieważ pokonał w wielkiej bitwie swojego stryja Styrbjorna, który był wspierany przez wikingów z Wolina, Jomsvikingów. I po tym wielkim zwycięstwie on obronił swoją władzę, został właśnie tym pierwszym królem Zjednoczonych Szwedów i to się tak spodobało Mieszkowi, że postanowił zabezpieczyć się od północy, wydając swoją pierwszą córkę, Świętosławę, Sigrydę, za właśnie Eryka Zwycięskiego. Eryk Zwycięski spłodził z Sigrydą syna Olafa, lecz zmarł w 995 roku, nie pozostawiając więcej potomstwa po sobie. Olaf, będąc jeszcze niepełnoletnim, musiał polegać na sile swojej matki, a Świętosława była na pewno silną kobietą, która potrafiła zapewnić ciągłość władzy i przejęła władzę, stała się jak gdyby de facto królową Szwedów. Lecz nie była samodzielną królową zbyt długo, czasy były zbyt niebezpieczne i szybko wyszła za mąż za Svena Widłobrodego, króla Duńczyków.
Ale że ciągle była jeszcze całkiem młodą kobietą, bo miała dopiero około 30 lat, więc jak najbardziej była atrakcyjną partią, szczególnie, że była realnie królową Szwecji. Jej podstawowym warunkiem było to, żeby Olaf przejął władzę, jak dorośnie w swoim kraju, i Sven Widłobrody, jak widać, uszanował tą wolę. Czy to ze względu na urok Świętosławy, czy to po prostu z chłodnej politycznej kalkulacji, nie wiemy dzisiaj, co się działo w głowie Svena. Uznał to i poślubił Świętosławę, zwaną w sagach Sigrydą Storradą. Ten sojusz dokonał wielkiego czynu, jakim było zwycięstwo w 1000 roku wielkiej floty przeciwko kolejnej wielkiej flocie. O tym wspominałem już więcej w historii Norwegii. Właśnie Olaf Tryggvason postanowił tutaj zaatakować flota Svena i Eryka Zwycięskiego, właściwie syna Eryka Zwycięskiego, już Olafa. Starły się i ci drudzy, czyli Sven z Olafem, zwyciężyli. Podzielili się później wpływami nad Norwegią. Norwegia mocno straciła na tym przegranym. Oczywiście Olaf Tryggvason umarł. I w ten sposób Olaf też zapewnił sobie później silną pozycję w swoim kraju. Niestety, jak się później okazało, Olaf był pierwszym też chrześcijańskim władcą Szwecji. Jako władca chrześcijański oczywiście w tamtych czasach nie miał lekko, ponieważ Szwedzi byli na wskroś pogańscy. Wspomniałem o Uppsali, o takim świecącym centrum nordyckiego pogaństwa. No i próbował rzeczywiście rządzić tym swoim pogańskim krajem, gdzie mógł, narzucał to chrześcijaństwo, ale oczywiście szło to bardzo opornie, ale miarka się przebrała. W roku, właściwie na przełomie lat 1021-22, kiedy Nordowie, Szwedzi w tym przypadku, obchodzili wielkie święto, czyli Jul, czyli przesilenie zimowe, najważniejsze święto praktycznie wszystkich ludów indoeuropejskich, król Olaf odmówił złożenia ofiary Odynowi. To spowodowało wielkie oburzenie. No i to oburzenie było tak ogromne, że poddani, prawdopodobnie możnowładcy, którzy razem z nim mieli tą ofiarę złożyć, zamordowali króla. Lecz mimo iż go zamordowali, to dynastia, którą zapoczątkował Eryk Zwycięski, nie zginęła. Królem po Olafie został jego syn. Anund, bo tak ten syn miał na imię, był spłodzony z obodrycką księżniczką, która była żoną Olafa. Miał też swoją siostrę Ingegerdę. Więc Anund został właśnie królem nowym Szwecji, a Ingegerda została wielką księżną kijowską. Lecz rządy jego nie trwały zbyt długo, około 10 lat, po czym zmarł, nie zostawiwszy po sobie męskiego potomka. Lecz znalazł się inny pretendent do tronu, był to Edmund. Edmund Stary, który był synem Olafa z nieprawego łoża. I ten Edmund został królem z braku innego kandydata. Miał on syna, który niestety w około roku 1060 zginął walcząc z Finami, po czym też po kilku latach zmarł Edmund, nie pozostawiając po sobie żadnego męskiego potomka. Jedynie córkę, która z kolei wyszła za mąż za Stenkila Ragvaldsona, który już tworząc inną dynastię po tej linii przejął władzę w Szwecji. No i dalej próbował tutaj jakoś rządzić tej Szwecji, ale to już nie była ta władza tych pierwszych królów z dynastii Inglingów. Ta władza tych nowych królów była bardzo niestabilna. Szwecja weszła w poważny okres chaosu. Nawróciła też do pogaństwa bardzo silnie i te czasy pogańskie to były lata 60., 70., 80., aż do lat 90., kiedy to na tron wstąpił Inge I z gotckiego rodu Stenkila. Walczył on długo i krwawo z pogańską opozycją, po czym ostatecznie zwyciężył w 1090 roku, spalił wspaniałą świątynię w Uppsali, symbolicznie kończąc w ten sposób z tradycją pogańską tego kraju. Toczył też wojnę z Norwegią, ale ostatecznie wydał swoją córkę Małgorzatę za norweskiego króla i sytuacja pomiędzy krajami jakoś się ustabilizowała. Zmarł w 1112 roku, a kraj po jego śmierci znów wpadł w kolejny mroczny okres.
I ten mroczny okres trwał aż do 1250 roku, bo wtedy panowały w Szwecji dwie dynastie. Jedna z właśnie z Fälland z północy, druga z Gotland. Władcy często się zmieniali, dochodziło do mnóstwa wewnętrznych wojen, zabójstw i innych dramatów. Szwecja miała w tym czasie, jak wiemy, marginalną pozycję międzynarodową. Żadne szlachetne księżniczki z obcych krajów nie zostawały wydawane za szwedzkich tych malutkich królików, których rządy trwały zwykle około 5 lat, więc mieliśmy wtedy zupełny spokój na północy ze strony Szwecji, ponieważ oni ciągle byli zajęci walką sami ze sobą. Dopiero po 1250 roku nastała nowa dynastia Fulkungów, których pierwszym przedstawicielem był Waldemar Brigerson, syn Jarla Brigera, który będąc jarlem, czyli takim głównorządcą Szwecji, utorował drogę do władzy dla swojego syna. Waldemar rządził przez kilka lat, lecz z ojcem jak gdyby siedzącym na ramieniu, który doglądał tak właściwie królestwa. Kiedy tylko ojciec zmarł, bracia młodsi Waldemara podnieśli bunt, obalili starszego brata i znowu Szwecja weszła w ten sam znany nam okres zawieruchy i walk wewnętrznych. I tak sobie właśnie trwała w tym swoim wewnętrznym zagryzaniu się nawzajem przez cały XIII wiek. W XIV wieku sytuacja stała się już trochę ustabilizować, ale jak wiemy, dopiero w wieku XVII Szwecja wyrosła na potęgę. Wcześniej to było naprawdę bardzo mało istotne, marginalne państwo skandynawskie, które nie odcisnęło swojego piętna na historii wczesnośredniowiecza, tak samo jak Dania czy Norwegia, które były znacznie wcześniej zjednoczone, które dzięki temu, że były zjednoczone przez swoich władców, potrafiły robić bardzo śmiałe przedsięwzięcia. Jak wspomniałem w wcześniejszych filmach o historii Norwegii czy Danii, widzieliście, jak oni zdobywali Islandię, Anglię czy inne krainy. To było spowodowane tym, że oni jakoś, mimo wielkich tarć wewnętrznych i bardzo krwawych rozgrywek wewnątrz rodów, potrafili jednak prowadzić dużą ekspansję zewnętrzną. W Szwecji czegoś takiego nie było. Oni cały czas gryli się między sobą i można by powiedzieć, że we wczesnym średniowieczu największym wpływem na historię świata, jaki odcisnęła Szwecja, było to, że właśnie prawdopodobnie ze Szwecji ten ród Rusów, plemię Rusów przeniosło się w drugiej połowie IX wieku do Nowogrodu i tam właśnie Ruryk założył państwo Ruś Kijowską późniejszą. Natomiast też nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście Ruryk był Szwedem, bo być może był on Skandynawem, który rządził w Flandrii i stamtąd się przeniósł właśnie, żeby założyć państwo ruskie. Więc cóż, Szwecja, fajny kraj, polecam, bardzo piękne widoki, lecz niestety we wczesnym średniowieczu mało istotny na arenie politycznej, ale warto też historię naszego północnego sąsiada znać, więc to też starałem się Wam dzisiaj przybliżyć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!